słuchajcie, czasami jak rozmawiam z moją żoną wieczorami o różnych ważnych sprawach, to też rozmawiamy o tym, co będziemy robić w niebie. No przecież nie będziemy w białych koszulkach skakać z chmurki na chmurkę, nie? Ale by było fajnie. Nie, ale to może się zanudzić całą wieczność, tylko kic, kic, kic. No trochę raz, ale pierwsze 5 minut. Pierwsze 5 minut by było fajnie, ale ja marzę o tym, żeby zwiedzić, bo mnie bardzo interesuje kosmos, galaktyki, planety, różne, wiecie, to jest niesamowita tajemnica, jak to jest daleko. My jesteśmy taką małą kuleczką we wszechświecie, jak ziarnko piasku, nawet mniejszą. Tak jest wielki wszechświat. I sobie pomyślałem, że jak już poznam wszystkich świętych w niebie, wszystkich Jezusa, zobaczę, jak wygląda. Może jest podobny do Gucia na przykład. Patrzę, ale wyglądasz jak Gucio. No, zawsze tak wyglądałem. Może tak być. Albo jak sąsiad, na którego się czasem gniewamy, nie? Patrz, wyglądasz jak mój sąsiad. Może być twarz taka Jezusa, której się w ogóle nie spodziewamy. Jak już to wszystko poznam, moich dziadków, pradziadków i przywitam się z moją mamą, która jest już w niebie parę lat, to wtedy chciałbym zwiedzić całą galaktykę, bo będzie to możliwe, i polecieć w stronę gwiazd. Pomacham tylko Ziemi z daleka, na razie, niebieska kuleczko. Tam kiedyś mieszkałem, zobacz, widzisz ten niebieski punkcik, tam mieszkałem. Zagramy teraz w stronę gwiazd, tak? Czekaj, muszę ci tą grzywkę poprawić, bo musisz ładnie zaśpiewać. No. Nagrywamy! A kiedy już przyjdzie nam.